Przyjechałem w imieniu polskich parlamentarzystów tutaj do Wilna, by przekazać wyrazy poparcia i solidarności parlamentarzystów polskich w obronie szkolnictwa polskiego na Litwie. Za kilka dni Sejm Rzeczypospolitej Polskiej będzie podejmował specjalną uchwałę wzywającą władze litewskie do tego, żeby wspierały szkolnictwo polskie na Litwie i w obronie języka, nauki języka polskiego dla Polaków, którzy mieszkają na Litwie. Niewiele nas dzieli, a łączy nas bardzo dużo. My w Polsce nie mamy problemów ze wspieraniem nauki języka litewskiego, kultury litewskiej w Polsce. Wiemy, zdajemy sobie sprawę, że Litwini w Polsce mieszkają od wieków, podobnie jak Polacy od wieków mieszkają na Litwie. Więc tu widać, że tutaj potrzebna jest współpraca. Sojusz strategiczny polsko-litewski w obliczu dzisiejszych zagrożeń zewnętrznych jest tym bardziej potrzebny, a za przykłady współpracy powinny zacząć się i powinny nimi być objęte również mniejszości narodowe, a także kwestie nauki języka polskiego. Zachęcamy władze litewskie do stosowania standardów europejskich. Nie psujmy tego, co nas łączy.